katolicki kanał internetowy dla dzieci Nie Bajki prezentuje Katechizm Maryjny. Część druga. Okres od zwiastowania do wniebowzięcia. Czy następnie Święta Rodzina pozostała dłuższy czas w Betlejem? Po dopełnieniu obrzędów oczyszczenia, Święta Rodzina nie pozostała długo w Betlejem. Musiała bowiem na polecenie anioła uciekać do Egiptu, aby ocalić dzieciątko przed okrutnym prześladowaniem Heroda. Ten bowiem zarządził zgładzenie w Betlejem i okolicach wszystkich dzieci płci męskiej do wieku 2 lat, aby w ten sposób zabić króla Żydów, o którego narodzeniu powiadomili go mędrcy ze wschodu.